Dzień dobry, witamy serdecznie w środowym Brief Morning. Dzisiaj z bardzo szczególnego miejsca, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Moim gościem jest Paweł Szefernaker, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także minister w rządzie Beaty Szydło, odpowiedzialny za media społecznościowe i osoba, która za te media społecznościowe była odpowiedzialna w ostatnich dwóch kampaniach wyborczych. Bardzo z punktu widzenia marketingu w internecie ciekawych. Panie ministrze, jak się wygrywa wybory w internecie w 2015 roku? Mieliśmy do czynienia z pierwszą kampanią, która w ogóle była na takim poziomie prowadzona w internecie, no bo wiadomo, że kwestia nowych technologii, kwestia komunikacji poprzez internet rozwija się z dnia na dzień. Wcześniejsze kampanie nie były przeniesione w tak dużym stopniu do internetu. Ja się bardzo cieszę, bo już na samym początku prac sztabu Prawa i Sprawiedliwości, pana prezydenta Andrzeja Dudy, doszliśmy do wniosku, że skoro szukamy wszelkich możliwości dostępu do Polaków, tak żeby wszystkie kanały wykorzystać, to trzeba postawić w dużej mierze także na internet. Byliśmy pierwszym sztabem, gdzie się pojawiła osoba odpowiedzialna tylko za internet, to byłem ja. Udało mi się stworzyć zespół, który tą kampanię w internecie prowadził. Na sztabach wykluwały się pomysły, także w naszym zespole się wykluwały pomysły. No i bardzo się cieszę, że została ta kampania tak bardzo pozytywnie oceniona. Dużo się mówi o tym, że zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Beata Szydło to są osoby, które się doskonale odnalazły w nowych mediach. A ja mam pytanie, komu było trudniej pomóc się odnaleźć w tych mediach społecznościowych? Przy kim tej pracy było więcej? No bo to jednak nie są 20-letnie osoby, to nie są osoby wychowane w dobie social mediów, tylko jest to jednak pokolenie, które trochę inny rodzaj komunikacji zna. Na pewno pan prezydent Andrzej Duda był osobą, która od dawna korzystała z mediów społecznościowych, z internetu, dużo bardziej niż inni politycy. I od samego początku był mocno zaangażowany w kwestie komunikacji internetowej, sam kandydat na prezydenta. Pani dziś premier Szydło, wcześniej szefowa sztabu Andrzeja Dudy, nie ukrywała też tego, że w dużej mierze uczyła się przy nas. I są oczywiście plusy i minusy współpracy czy nauki tych nowych mediów z osobami, które albo od dawna już w tym funkcjonują, albo takie, które się uczą. Pani premier złapała, jak to się mówi kolokwialnie, bakcyla. Bardzo jej się spodobało funkcjonowanie tych nowych mediów. Zresztą już jako premier w tej chwili, w związku z tym, że w ramach także swojego gabinetu tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powołała i rzecznika rządu i mnie jako osobę wspierającą rzecznika rządu ze szczególnym uwzględnieniem tej komunikacji internetowej, co pokazuje też, jak bardzo poważnie traktuje ten pani premier tą formę kontaktu. Mówię, pan prezydent był taką osobą, która już dużo wcześniej korzystała, ale i z jedną, i z drugą osobą wspaniale się współpracowało, czego bez tej współpracy nie byłoby takich efektów. Ale jak wygląda takie szkolenie polityka? Czy na przykład, nie wiem, pani premier wie, co to są memy? No oczywiście, pani premier zresztą podczas jednej z wizyt w kampanii wyborczej, co bardzo mnie ucieszyło, w momencie, kiedy otrzymała jako prezent tam od lokalnej społeczności taki duży róg, na którym grają, charakterystyczny dla tego powiatu. Pani premier powiedziała na żywo przed kamerami, że nie zagra na tym rogu, bo byłoby to memogenne. Mm-hmm. Znaczy, współpraca z taką osobą, która rozumie świat nowych mediów, wie o tym, jak wygląda obrazek i co trzeba, jak należy się zachowywać, żeby nie robić sobie problemów także w mediach społecznościowych i w internecie, no to jest po prostu skarb. Więc pani premier sama nieraz w wywiadach czy na spotkaniach z internautami mówiła, że to w czasie kampanii poznała Twittera, w czasie kampanii poznała wyrazy takie jak tweet up czy podcast, które wchodzą do polskiego słownika tego związanego z komunikacją internetową i z nowymi mediami, ale bardzo, bardzo szybko się uczyła tego wszystkiego. No i mówię, efektem tego była bardzo dobra współpraca i wiele pomysłów, które zrealizowaliśmy w internecie.
A jak duży był zespół w sztabie odpowiedzialny za social media? To był zespół tak do 10 osób. Czy taka mała agencja? No, my w ogóle wyszliśmy z założenia, że tylko jaka agencja? Bo tutaj interaktywna czy PR-owa? Ja doszedłem do wniosku, że to musi być taka agencja informacyjna, nazwijmy to, tak? Czyli my musimy tworzyć własny przekaz od samego początku do samego końca, gdzie mamy kontrolę nad tym przekazem, jest on nowoczesny i ma duży wpływ na media tradycyjne, bo największym naszym sukcesem było to, że tworzyliśmy przekazy w internecie, które docierały do mediów tradycyjnych. W polityce było to bezcenne, jeżeli rano opuszczaliśmy spot, podcast, czy jakiś filmik, czy jakąś grafikę, która wieczorem się pojawiała w najważniejszych wydaniach serwisów informacyjnych. I to był największy sukces tej kampanii, że przebijaliśmy się do mediów tradycyjnych, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli Andrzej Duda zjechał na nartach z kamerką GoPro umieszczoną na kasku, to przez 3 dni gazety się zastanawiały nad tym, czy w 40 sekundzie zjazdu zrobił dobry skręt w prawo czy w lewo. W programach informacyjnych czy w telewizjach śniadaniowych rano występowali instruktorzy narciarstwa, którzy oceniali ten zjazd i wokół tego przez najbliższe 3 dni wytworzyła się pewna atmosfera, mnóstwo wejść w internecie i wszystkie serwisy informacyjne pokazały takie filmiki. I tak jakby mówię o jednym tylko pomyśle, tak? A tych pomysłów było bardzo dużo. No i udało nam się stworzyć taką agencję informacyjną, gdzie na bieżąco podawaliśmy informacje, co kandydat robi, była bieżąca obsługa wszystkich mediów społecznościowych i dzięki temu w dużej mierze z tym swoim przekazem się przebiliśmy. Rozmawiając o internecie i o komunikacji w internecie w dzisiejszych czasach, nie sposób nie wspomnieć o hejcie. Ja mam wrażenie, że hejt jest jednym z najczęściej używanych w ogóle słów dzisiaj w opisywaniu różnych zjawisk, które w internecie się znajduje. Czym według Pana jest hejt? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o moje doświadczenie z wyrazem hejt, to bardzo często jest ono przypisywane działaniom Sztabu Prawa i Sprawiedliwości i jestem przekonany, i mnie osobiście, jestem przekonany, że wszyscy, którzy to robią, a robią to coraz poważniejsze wydawałoby się osoby, ostatnio dziennikarze poważnej stacji telewizyjnej zarzucili, że to właśnie ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości i mnie po nazwisku ten hejt był przypisywany. Także osoba, która była doradcą pani premier Kopacz zarzuciła mi budowanie aparatu hejtu. To wszystko wskazuje na to, że nawet tak poważne osoby, które wydawałoby się tak poważne osoby, nie rozumieją działania internetu. Znaczy, nie jest możliwe w dzisiejszych czasach, żeby z jednego ośrodka stworzyć jakiś aparat, który będzie produkował ten hejt. Znaczy, hejt to jest pytanie też, co rozumiemy poprzez hejt. Jeżeli rozumiemy szeroką definicję. Może gdzie jest granica między hejtem a krytyką? No, wszyscy, którzy są krytykowani, uważają, że od początku do końca bardzo szeroko to jest hejt, tak? Ja myślę, że hejt to są już takie sytuacje, których ofiarą padają na przykład też ja, czyli sfabrykowane informacje, które wyglądały na przykład na prawdziwe. Czyli nie wiem, pojawił się w lecie, w czasie wakacji w internecie i to na poważnych portalach, tak jakby screen artykułu, który był fałszywką po prostu, w którym ja tam się wypowiadałem w różnych, że zatrudniamy hejterów i tak dalej. No i tak jakby trudno było to zmienić, ciężko było od tego uciec, bo wiele osób wzięło to na poważnie, tak? I to się rozlało bardzo mocno i ja byłem co chwilę pytany o ten artykuł, którego nie było. No i oczywiście hejt, no to są już to wszystko, co tłumacząc bezpośrednio, związane z nienawiścią w internecie i z takim już, jak to dzisiaj się mówi, jechaniem po bandzie, ale wracając do tego, wszyscy
ci, którzy uważają, że jakakolwiek krytyka jest w stanie mieć jeden ośrodek i że to się rozejdzie po internecie, są w błędzie i nie rozumieją działania internetu, bo internet, w moim przekonaniu, my wygraliśmy kampanię dzięki temu, że mieliśmy pozytywny przekaz. Dzięki temu proszę znaleźć jakieś wpisy polityków czy wpisy osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, które były atakujące drugą stronę. Właśnie takich wpisów, być może pojedyncze przypadki, ale my przede wszystkim skupiliśmy się na pozytywnej kampanii i na dystrybuowaniu tej pozytywnej kampanii w internecie, a wszyscy inni, którzy przegrali w tym internecie, zarzucają nam hejt i jeżeli dalej nam to zarzucają, to znaczy, że oni po prostu tego nie rozumieją i z mojego punktu widzenia, jako osoby, która rywalizuje z innymi partiami w internecie, to jest dobra wiadomość. Jeżeli ktoś nie rozumie funkcjonowania działalności internetu, to niech on tak dalej mówi. No właśnie, bo krytyka to nie jest coś, z czym się tylko politycy spotykają. Również marki bardzo często spotykają się z falą krytyki w internecie. I pytanie jest takie, czy wniosek z tego, co wy żeście zrobili, jest taki, że z krytyką w internecie, czy krytyka w internecie to jest coś, na czym można budować swój własny przekaz, czy jednak coś, od czego warto się odciąć i gdzieś tam jednak komunikować się niezależnie od tej krytyki, która zawsze będzie jakoś tam istniała. Oczywiście w moim przekonaniu internet wymaga tego, żeby podejść do tego z dużym dystansem. Znaczy, jak nie podejdziemy z dystansem i to też kampania wyborcza pokazywała. Znaczy, przede wszystkim nie możemy, nie powinniśmy dawać powodów do tego, żeby ta krytyka się pojawiała. Bardzo często nasi kontrkandydaci w kampanii sami dawali powody do tego, żeby ta krytyka się pojawiała także swoją działalnością w internecie, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli już taka krytyka jest, no to trzeba do niej podejść z dystansem. Tak? Znaczy, największym problemem w moim przekonaniu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego było to, że on i jego sztab na samym początku kampanii wdali się w dyskusję o wyjeździe do Japonii i zrobieniu tam sobie zdjęcia, czy wejściu na stołek w parlamencie japońskim. Zamiast to zostawić po prostu. Oczywiście. Mhm. No i teraz jak mieliśmy, panie redaktorze, jak włączyłem telewizor i zobaczyłem, że szefowa biura prasowego w kancelarii prezydenta zorganizowała konferencję prasową, na której są wszystkie najpoważniejsze media i ona tłumaczy, pokazuje, gdzie pan prezydent wchodził, a gdzie nie wchodził i do czego to jest stworzone, to sama przez kolejne dni kancelaria ten temat, mówiąc kolokwialnie, pompowała, a my tylko siedzieliśmy i cieszyliśmy się z tego powodu. Co się zmieniło w waszej pracy, odkąd jesteście już związani z aparatem urzędniczym? Nie jesteście już tylko partią, która walczy o zwycięstwo w wyborach, jesteście rządem, czyli też jesteście instytucją państwową. Jak się zmieniła praca zespołu? Nasz zespół nie mógł cały tutaj się pojawić w kancelarii. Ja oczywiście przede wszystkim na swojego doradcę wziąłem Pawła Rybickiego, czyli osobę, blogera, który się pojawił w naszej kampanii, który nam pomagał i teraz dalej nam pomaga tutaj w kancelarii. Przede wszystkim chcemy za pomocą tych narzędzi, które daje dzisiaj internet, współpracować i komunikować się z Polakami. No przede wszystkim było już takie jedno spotkanie pani premier z internautami na Facebooku, gdzie pani premier za pomocą aplikacji tej najnowszej na Facebooku na żywo nadawała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i odpowiadała na pytania, które zadali internauci. Też tradycyjnie te podcasty, w których pani premier reaguje na bieżącą sytuację. Nie trzeba zwoływać dzisiaj konferencji prasowych, wystarczy nagrać podcast, który później pojawia się w mediach tradycyjnych. Jest szeroko komentowany i na pewno będzie dużo różnych innych działań, które będą wzmacniały ten przekaz, trochę obchodziły przekaz tradycyjnych mediów i myślę, że to jest przyszłość po prostu. Jako że jest to program na żywo, w którym pytania
zadają też widzowie. Pojawiło się pytanie niezwiązane, co prawda, bezpośrednio z internetem, ale o strategię komunikacji marki Polski. Brief jest też magazynem, który dużo miejsca poświęca promocji Polski jako marki za granicą. Potem pytanie dotyczyło tego, czy będzie jakaś zmiana w pomyśle na to, jak promować Polskę za granicą. Pytanie bardzo na czasie. Szczerze mówiąc, wczoraj też miałem tutaj takie spotkanie wieczorem właśnie w ramach tego tematu, o którym tutaj pytanie padło. Powiem tak, na pewno coś w tej sprawie trzeba zrobić, ponieważ jest bardzo dużo głosów takich, także wśród Polonii, że są kraje na świecie, gdzie po prostu jako marka nie istniejemy, tak? Znaczy brakuje ludzi, brakuje przekazu, brakuje koncepcji na to, jak promować Polskę w niektórych miejscach na świecie. I są to bardzo poważne miejsca na świecie. No jeżeli i pan, to jest tak, że to tak jak z tą kampanią internetową. To było tak, że trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo nikt wcześniej nie wpadł na pomysł, że można jakoś pewne do tej pory urzędnicze czy pewne schematy takie instytucjonalne przebić. Tak? I ta kampania internetowa była takim przebiciem tych schematów instytucjonalnych. To tak jak wcześniej nigdy nie może, wszystkie muzea w Polsce były, nazwijmy to, sztampowe i takie tradycyjne, i dopiero Muzeum Powstania Warszawskiego pokazało taki nową jakość, jeżeli chodzi o muzea w Polsce. Tak jestem przekonany, że ta nowa ta kampania internetowa była pewnym złamaniem schematów. Jestem przekonany, że trzeba również zacząć przełamywać schematy, jeżeli chodzi o promocję Polski na świecie. I tylko za pomocą takiego przełamania schematów godnego XXI wieku jesteśmy w stanie skutecznie lobbować, skutecznie reklamować tą markę na całym świecie. I wiem, że ten rząd ma taką świadomość. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Paweł Szefernaker, minister w rządzie Beaty Szydło, odpowiedzialny za komunikację rządu w internecie. Chętnie podzielimy się. To redaktor naczelny Grzegorz Kiszluk właśnie do nas napisał. Którego pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy za udział w rozmowie. Brief Morning wraca jutro rano, a ja w takim razie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Miłego dnia.